Kiedyś mi się wydawało, że jestem tak bardzo samodzielnym człowiekiem. Potrafiłem wychodzić z masy opresji życiowych. Nawet jak umierałem od prochów na ulicach tego miasta, to wydawało mi się, że jestem w każdej chwili w stanie dźwignąć moje życie. Byłem przeszkodą, śmiertelną przeszkodą na drodze wielu ludzi. Ale kiedy On przyszedł do mojego życia, to złożył mi bardzo dobrą propozycję. Powiedział: Artur, zapomnijmy o wszystkim, tylko zdecyduj się na to, aby żyć ze mną. Ja załatwię wszystko. I z bandyty, mordercy i dilera zrobił ewangelistę. To jest cud. To jest cud. Dzisiaj mówię do was o cudzie. Największy cud to wewnętrzna zmiana w człowieku. To porzucenie pychy. Pycha jest niezależnością. Ludzie chodzą po tej ziemi. Zapytasz co drugiego Polaka: wierzysz w Boga? Jasne, ja jestem od urodzenia wierzący. Nie ma ludzi od urodzenia wierzących. Od urodzenia. To jest czas na decyzję o tym, żeby przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nie wystarczy przyjść do kościoła, uklęknąć, powiedzieć przed kratką kilka swoich grzechów. Proszę księdza, ja niestety obejrzałem w tym tygodniu 3 filmy pornograficzne, 2 razy się onanizowałem i raz rzuciłem w żonę szklanką. A ksiądz powie: nie ma żadnego problemu. Powiedz 3 razy: zdrowaś Mario, i będzie git. Nie będzie git! Dlaczego nie będzie git? Bo to jest pieprzona hipokryzja. Przed Bogiem trzeba paść na kolana, jak przed Królem Królów i Panem Panów. Uznać Go jako absolut. Uwierzyć, że przebaczył ci grzechy z uwagi na Jezusa. A potem wstać ze swoich kolan i iść w Jego mocy do przodu. Oto prosta Ewangelia. Zrób to teraz. Tam, gdzie jesteś. Nie uważaj się za wielce sprawiedliwego, bo nie robiłeś takich rzeczy jak ja. Ani za tak bardzo grzesznego, że twoich grzechów wybaczyć nie można. Wyrównaj wszystko, jak Młynarski śpiewał. Przyjdzie walec i wyrówna. Wyrównaj sobie serce. I powiedz: potrzebuję Cię, Jezus. Potrzebuję Ciebie teraz, tutaj. A On przyjdzie do Ciebie osobiście, tak jak przyszedł do mnie. I zmieni Twoje życie. Uczyni Cię silnym, odważnym. Nie będziesz się bał, że jak wygra inna partia, albo zostanie ta, to ten kraj trafi szlak, bo będziesz wiedział, że jesteś ponad. Chcesz być ponad? Chcesz być pewny, że po śmierci pójdziesz do nieba, a kiedyś tu wrócisz jako nowy człowiek z Jezusem? To przyjmij Go dziś jako Zbawiciela i Pana. Prostym aktem wiary. Wiara to pewność tego, czego się spodziewasz. Rusz dziś Twoim sercem.